Dzień dobry. Przy okazji omawiania przestrojenia głowicy Elvro wspominałem Wam o tym, że w układzie tym możemy wyróżnić mostek obwodu pośredniej częstotliwości i mówiłem o tym, że aby głowica miała jak najlepszą czułość, możemy dokonać przekompensowania tego mostka kondensatorem C113. W głowicy lampowej regulacja tym kondensatorem jest bardzo czuła, czyli ustawiamy go na skraju wzbudzania się układu na częstotliwości pośredniej. Krótko mówiąc, odtłumianie obwodu częstotliwości pośredniej, aby czułość głowicy była większa, polega na przekompensowaniu mostka układu P3 w mieszaczu generalnie. No dobrze, a jak jest w przypadku głowic tranzystorowych? W głowicy tranzystorowej w układzie mieszacza samowzbudnego również możemy wydzielić mostek obwodu pośredniej częstotliwości. Tutaj właśnie mamy obwód zastępczy tego mostka. I w skład tego mostka wchodzą równolegle połączone kondensatory C1, C7 i C8. To jest kondensatory oznaczone jako CBM oraz kondensator C1, tutaj oznaczony zastępczy jako CEM, czyli emiter masa oraz przewodności kolektor emiter i kolektor baza tranzystora. I eksperymentalnie chciałbym zobaczyć, jak wpływa regulacja kompensacji tego mostka. Ze względu na to, że w układach praktycznych, na przykład w tarabanie, mamy także jeden kondensator, mamy o pojemności 1 nanofarada, i żeby regulować jego pojemność, no to byśmy musieli się naprasować, prawda, w jakieś zestawy kondensatorów. Dlatego będziemy regulować kondensatorem C9. Czyli w układzie mostkowym to jest CEM. I zobaczymy, czy uda nam się zwiększyć odtłumianie obwodu częstotliwości pośredniej, aby uzyskać lepsze wzmocnienie głowicy. Przygotowałem taki układ pomiarowy. Kondensator C9 jedną nóżką został odlutowany, natomiast od strony płytki podlutowałem taki kondensator strojeniowy od innego radyjka, właśnie w miejsce kondensatora C9. Ponadto połączyłem równolegle obie sekcje, te o większej pojemności. Daje to nam możliwość uzyskania zmiany pojemności mniej więcej od 30 do 700 pikofaradów. Ponadto zrobiłem jeszcze kontrolę sygnału na wyjściu detektora. To jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj podłączyłem miernik napięcia stałego, czyli im będzie wyższy poziom napięcia pośredniej częstotliwości, tym napięcie stałe na tych zaciskach będzie większe. Mierzymy to miernikiem Uni 11E. Mamy w tej chwili radio dostrojone do jakiejś stacji. Ponadto robię jeszcze kontrolę częstotliwości odbiornikiem RTL-SDR. W tej chwili mamy właśnie radio idealnie dostrojone do tej częstotliwości. I na wstępie sprawdzimy, czy
zmiany pojemności kondensatora C9 wpływają nam na zmianę częstotliwości heterodyny. Czyli patrzymy się na heterodynę, a ja będę kręcił tym kondensatorem. Zobaczcie, to jest jedno skrajne położenie. I teraz lecimy w drugą stronę. Częstotliwość heterodyny mamy właściwie stałą. Czyli regulacja pojemności C9 nie wpływa nam na zmianę pojemności, na zmianę częstotliwości heterodyny. No dobrze, a jak to wpływa na ogólne wzmocnienie głowicy? Radyjko mamy dostrojone do stacji, ale leci muzyka, więc wyciszymy. Mamy mniej więcej takie wskazania na woltomierzu. I teraz będziemy regulowali właśnie tym kondensatorem C9 i zobaczymy, jakie poziomy sygnału będziemy mieli. Czy nam wzrośnie, czy zmaleje. Kręcimy. Teraz w tej chwili jest minimalna pojemność i ją zwiększamy. Na razie poziom sygnału jest stały. Teraz maleje. Radio nam odbiera w dalszym ciągu. I zobaczymy, czy uzyskamy jakieś maksimum. O, mniej więcej tutaj mamy maksimum. I to jest mniej więcej takie położenie tego kondensatora. I to sprawdza mi się niezależnie od tego, czy odbieramy stację na początku, na środku, czy na końcu zakresu. Ja ten kondensator wylutowałem i sprawdziłem, jaka jest pojemność. I mi wychodzi mniej więcej 120 pikofaradów. A w układzie mamy, że to jest 330 pikofaradów. Jeżeli zrobimy trochę głośniej, coś słyszymy, prawda? Może w tą stronę tego nie słychać, ale gdy zwiększamy pojemność, to oprócz spadku na wskaźniku również słyszymy wyraźnie, że nam sygnał zmalał w głośniku. Badając rezonans układu złożonego z dławika i takiego kondensatora, wyszło mi, że mniej więcej przypada on gdzieś w granicach 10,4 MHz. I to potwierdzałoby się z tym, co mamy opisane w jednej z książek, że obwód ten jest dostrojony do częstotliwości w pobliżu 10,7 MHz. I że eliminuje on ujemne sprzężenie zwrotne dla sygnału PC, powstające na rezystorze emiterowym, czyli tym. No, teoretycznie wszystko się zgadza. Ale jak czytamy dalej, że wpływ tego obwodu jest na tyle krytyczny, że nie stosuje się dokładnego jego dostrojenia do częstotliwości PC, gdyż ewentualne zmiany częstotliwości rezonansowej spowodowane np. niestarannością strojenia lub wpływem temperatury prowadziłyby do znacznych zmian wzmocnienia mieszacza. Dlatego też jest on na ogół lekko rozstrojony. No tutaj akurat to się nam to nie potwierdziło, gdyż zmienialiśmy
zmienialiśmy pojemność kondensatora C9 w dosyć znacznych granicach i nie było żadnego krytycznego wpływu. Po prostu o, teraz mamy coś mówione, czyli możemy sobie to sprawdzić jeszcze raz. Pozostaną na długie lata w naszej. Zobaczcie. Była to audycja Wędrówki po regionie w Radiu Yard. Opowiadał Lech Pilecki. Tylko tyle, że tutaj, tak jak mówiłem, słyszeliśmy, że troszeczkę nam ściszyło się to. O, no to jest maksimum. Tylko szary piach. Także jakie możemy z tego wysunąć wnioski? Faktycznie działa nam tutaj odtłumianie mostka pośredniej częstotliwości, dzięki czemu zyskujemy co prawda niewiele, ale mimo wszystko na wzmocnieniu ogólnym głowicy. Zestrojenie obwodu nie jest aż tak krytyczne, więc nie musimy dbać o tolerancję, zbytnią tolerancję kondensatora C9 czy też doławika. Będąc już przy układzie głowicy z mieszaczem samowzbudnym, należy także powiedzieć o głównej roli, jaką pełni właśnie doławik w tym układzie. Mieszacz pracuje tutaj, znaczy tranzystor, który pracuje tutaj w mieszaczu, pracuje w układzie wspólnej bazy. Układ sam z siebie wspólnej bazy nie powoduje nam przesunięcia fazy pomiędzy sygnałami sterującymi na wejściu i na wyjściu. Jednakże ze względu na niedoskonałości tranzystora dla wysokich częstotliwości charakterystyka wzmocnienia tranzystora ma charakter zespolony, co powoduje to, że prąd emitera i prąd kolektora są przesunięte w fazie o pewien kąt. Dla częstotliwości pasma UKF to przesunięcie przypada w granicach 90 stopni. Wiemy, że aby następowały drgania, musi być spełniony w układzie generatora warunek fazy i warunek wzmocnienia. Tutaj mamy taki uproszczony układ pracy heterodyny oraz wykres wektorowy napięć i prądów tutaj występujący. I tak jak widzimy, jeżeli mamy napięcie sterujące UE, to ze względu na to, że prąd kolektora jest opóźniony w stosunku do tego napięcia, to również napięcie UC jest opóźnione. Tutaj jeszcze mamy konkretny przypadek, że ten obwód mamy w rezonansie, więc dla rezonansu jest wtedy oporność jedynie rzeczywista takiego obwodu i sam prąd kolektora i napięcie kolektora pozostają w fazie. Ale jest różnica faz pomiędzy napięciem UE, czyli sterującym, a napięciem na kolektorze. Kondensator sprzężenia zwrotnego wprowadza nam znowu przesunięcie mniej więcej o kąt zbliżony do 90 stopni. Ale jest to niewystarczające. Dlatego w obwodzie sterującym wprowadzano dodatkową indukcyjność, żeby zwiększyć ten kąt. Dzięki temu spełniony jest warunek fazy, gdzie kąt sprzężenia zwrotnego jest równy co do wielkości, ale z przeciwnym znakiem, kątowi sterującemu pomiędzy sygnałem sterującym a wyjściowym. W układach praktycznych mamy często
również kondensator dodatkowo zastosowany razem z tym dławikiem. Zazwyczaj zmniejszamy wartość tego kondensatora, gdy przestrojamy głowicę na wyższe częstotliwości. Jednak nie zawsze jest to konieczne i gdy głowica pracuje stabilnie w całym zakresie częstotliwości, nie musimy tego kondensatora zmieniać. Oczywiście wszystkie kondensatory w układzie generatora mają wpływ na częstotliwość, także jak ruszymy któryś z nich, zawsze musimy później korygować zakresy przestrajania. Jakie z tego można wyciągnąć wnioski praktyczne? Głównie takie, że jak będzie uszkodzony ten dławik, to na pewno nam się generator nie wzbudzi. Czasami trzeba również dobierać wartość tego kondensatora. I to nie tylko w górę, ale również w dół. Pamiętam, że kiedyś przestrajałem radyjko Dana, gdzie zastosowałem zbyt małą pojemność tego kondensatora i heterodyna również się nie chciała wzbudzać. Także cała sztuka polega na tym, aby jego wartość była odpowiednia. A wszystko po to, żeby właśnie był spełniony ten warunek. Czyli żeby ten kąt był odpowiedni. A wartość tego kąta regulujemy poprzez właśnie indukcyjność bądź pojemność. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Jeżeli temat Was zaciekawił, proszę o komentarze. Na każdy postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Pamiętajcie również o subach, lajkach. A ja ze swojej strony dziękuję i zapraszam na kolejny film już wkrótce.